Oho, oni chuja, że ja tam pojadę, nie ma mowy nawet. Zresztą to donikąd nie prowadzi. Ale chciałbym w tym momencie oficjalnie firmie na Bitel podziękować. Buźwa mać. O tym właśnie mówię. Ja pierdolę. Ja pierdolę, kurwa, zaraz się rozjebie. A gdzie już to widać, kurwa. Mi się też ten widok podoba, ale nie musicie od razu stawać. Tak się wyjeżdża z tej Pragi, wyjeżdża i się kuźwa wyjechać nie może. Jak dzisiaj w nocy spałem, to dzisiaj rano jem śniadanie, kuźwa, panie. Nie kosuje się, nie ma wstawania o 6 rano. Mam to w dupie, nic to kompletnie nie dało. Kurwa, nie strasz mnie człowieku, ja pierdolę. Jak się nie rozpierdolę z błędu, to po prostu z zawału. Chuj by cię strzelił, po chuj ty żeś trąbił. Turek z Turkiem stoi w kolejce. To nie trzyma się go kuźwa tak, przynajmniej na odległość kuźwa zgiętej ręki. Tylko oni stoją jak więźniowie w wagonach wywożonych na Sybir. Po prostu jak dupa narzeka, to zrób jej dobrze. A ci tutaj to mają skośne oczy. Przynajmniej takie, nie jak Chińczyk, tylko właśnie takie jak coś jak Mongol. W Rosji człowiek czuje się bezpiecznie. Granicę polsko-ukraińską, tutaj to się powinno zaorać. Zburzyć, spalić. Robisz wszystko z automatu i życie ci ucieka. Dni zapierdalają jeden po drugim, nawet nie wiesz kiedy. Nagle ci stuka 30, stuka 40, stuka 50 i nie wiesz kiedy to wszystko, i nie wiesz co się wydarzyło. Tak jak sobie próbujesz przypomnieć, to się wydaje, że to życie jest puste. A w podróży masz codziennie Saigon. Ponad miarę.